Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj omówię arabską wersję teleturnieju Jeopardy, która była emitowana w latach 2011-2012 na antenie stacji MBC1 i była prowadzona przez Ibrahima Abu Jude. Tak to się chyba wymaga nazwisko tego prezentera. No w każdym razie gospodarzem tego programu był Libańczyk, jak również w stolicy Libanu, w Bejrucie, odbywały się nagrania tego teleturnieju. I w ciągu jednego sezonu, ponieważ powstał tylko i wyłącznie jeden sezon, powstało 20 godzinnych odcinków. No i cóż, ten teleturniej ma format bardzo podobny do wersji rosyjskiej, albowiem jest to druga na świecie wersja Jeopardy po Rosji, gdzie były trzy rundy. Był format trzyrundowy. Pierwsza runda, oczywiście w każdej z trzech rund, było sześć kategorii. Pod każdą z kategorii kryło się pięć odpowiedzi i trójka zawodników musiała dopasować pytania, postawić pytania na te odpowiedzi. Oczywiście wybierało się losowo, kto pierwszy, ten lepszy, ten, kto postawił prawidłowe pytanie, wybierał dalej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak przez trzy rundy. W pierwszej rundzie stawki pod każdą z kategorii były następujące. 400, 800, 1200, 1600 i 2000 riali. W rundzie drugiej mnożono raz 2. 800, 1600, 2400, 3200 oraz 4000 riali. Natomiast w rundzie trzeciej, podobnie jak w Rosji, stawki z pierwszej rundy mnożono przez 3. I tak stawki w rundzie trzeciej to 1200, 2400, 3600, 4800 oraz 6000 riali, saudyjskich riali. Finał był taki sam jak wszędzie. No i cóż, no i chyba to wszystko, jeśli chodzi o teleturniej Jeopardy wersję arabską. W krajach arabskich się nie sprawdził raczej, bo gdyby się sprawdził, powstałoby na pewno więcej niż 20 odcinków. No nic, to wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym. Cześć!